Celem mojego wystąpienia, a to od razu chciałam podkreślić, nie jest zajęcie stanowiska w kwestii aborcji, tym samym nie jest opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron sporu, jaki w tej chwili toczy się w Polsce. Nie mam również zamiaru tworzenia żadnych recept, gotowych rozwiązań etycznych czy prawnych, które mogły przyczyniłyby się do rozwiązania tego problemu bądź zażegnania choćby zaistniałego konfliktu. Uważam, że rozwiązanie takie jakby finalne, ostateczne i godzące stanowiska obu stron jest po prostu niemożliwe, tak jak ma to miejsce w wypadku innych doniosłych problemów bioetycznych, takich jak na przykład odnośnie kwestii eutanazji, czy przeszczepów narządów, czy klonowania. Jakiekolwiek rozwiązania również na grunt normatywny mogą być wdrażane tylko i wyłącznie w drodze kompromisu wypracowanego pomiędzy stronami sporu. Chciałabym natomiast pochylić się nad kwestią samej istoty tego sporu, a także konsekwencji, jakie ewentualnie w dalszej perspektywie czasowej mogą z niego wyniknąć. Pytanie, jakie pragnę postawić przed Państwem i również przed samą sobą, sformułować może następująco. W jaki sposób ideologia ulega przekształceniu w ideologię destrukcyjną w aspekcie społecznym i na czym owa destrukcyjność polega, a także jakie skutki mogą wiązać się z implementacją takiej ideologii na kanwę przepisów prawnych i w jaki sposób można im zapobiec, o ile jeszcze na tym etapie sporu jest to w ogóle możliwe. Na wstępie chciałabym poświęcić kilka uwag kwestii samej aborcji, jak również argumentom przytaczanym przez jej przeciwników i zwolenników, najczęściej przytaczanym. Jak Państwo wiecie, aborcja jest zabiegiem ukierunkowanym na przerwanie naturalnego rozwoju embrionu czy później płodu ludzkiego w okresie wzrostu wewnątrzmacicznego. Istnieje kilka sposobów wykonywania aborcji, istnieją różne stosowane techniki. Można podzielić je co do zasady na trzy zasadnicze grupy. Jest to inwazja do macicy poprzez drogi rodne, inwazja do macicy w wyniku interwencji chirurgicznej bądź stosowanie środków farmakologicznych czy chemicznych celem spędzenia płodu. Wydaje się, że wbrew powszechnemu takiemu społecznemu przekonaniu, aborcja nie jest problemem nowym, charakterystycznym dla XX czy XXI wieku, wiążącym się z rozwojem nauk medycznych, nauk pokrewnych. Jest to problem, który dotyczy ludzkości od czasów najdawniejszych. Już w kodeksie Hammurabiego przewidziane były surowe kary za wykonanie zabiegu aborcji. Również przysięga Hipokratesa w swoim oryginalnym brzmieniu zabraniała lekarzom udzielania niewiastom środków poronnych. Postawa antyaborcyjna ukształtowała się w kulturze Zachodu, ponieważ na niej chcę się skupić, pod wpływem głównie moralnych zasad płynących z religii i światopoglądu wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa. Przez wiele wieków problem ten nie był w Polsce przedmiotem jakichkolwiek dyskusji prawnych. Zainteresowanie aborcją odżyło tak naprawdę dopiero w związku z zakończeniem działań militarnych po II wojnie światowej. Wiązało się to przede wszystkim z rozwojem różnych form komunikowania się, jak również z naciskiem, jaki został położony na prawa człowieka, które zostały pogwałcone w wyniku dwóch wojen światowych i właśnie wówczas rozpoczęły się dysputy na temat obowiązku poszanowania tych praw, w tym również praw kobiet do decydowania o swoim ciele, czy szerzej o swoim życiu. Natomiast w Polsce dyskusja na temat legalności aborcji rozpoczęła się nieco wcześniej, ponieważ już w okresie międzywojennym. Wiązało się to z planami wprowadzenia kodeksu karnego z 1932 roku.
Wówczas po raz pierwszy kwestia ta została przełożona na grunt prawny. Finalnym rozwiązaniem wypracowanym wówczas w okresie międzywojennym były przepisy, które co do zasady i generalnie delegalizowały aborcję poza dwoma przesłankami, kiedy była ona dopuszczalna w świetle prawa. Przesłanki te były następujące. Chodziło o sytuację, gdy ciąża była wynikiem przestępstwa, nie tylko przestępstwa polegającego na zgwałceniu, ale również na obcowaniu na przykład z osobą małoletnią bądź osobą niepoczytalną oraz gdy stan ciąży powodował zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Co oczywiste, wówczas nie było jeszcze konieczności, czy nie rozważano wprowadzenia przesłanki związanej z jakimiś niedomaganiami po stronie płodu, ponieważ medycyna jeszcze wówczas nie dysponowała narzędziami, które mogłyby diagnozować na tak wczesnym etapie. Problem ten ponownie został podjęty w dyskusji publicznej po zalegalizowaniu aborcji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w czasie, kiedy Polska znajdowała się pod wpływem politycznym, społecznym, ekonomicznym ZSRR. W 1956 roku uchwalona została w Polsce nowa ustawa, która poza tymi dwoma wcześniej wspomnianymi przesłankami wprowadzała nową przesłankę usuwania ciąży w zgodzie z prawem, mianowicie przesłankę trudnych warunków życiowych ciężarnej kobiety. Badanie istnienia tej przesłanki, co ciekawe, powierzone zostało wyłącznie lekarzowi, do którego zgłosiła się kobieta celem usunięcia ciąży. Była to przesłanka niejasna, trudna do interpretacji. Nowa ustawa, to istotne, została wprowadzona w 1956 roku z całkowitym pominięciem w zasadzie głosu środowisk Kościoła katolickiego czy środowisk z nim związanych, wywołując falę zakrojonej na szeroką skalę dyskusji społecznej i silną polaryzację stanowisk społecznych. Dodatkowo w roku 1959 na mocy rozporządzenia ministra zdrowia przekroczone zostało upoważnienie ustawowe, bowiem wprowadzona została na mocy tego aktu prawnego regulacja, zgodnie z którą wystarczające do usunięcia ciąży na podstawie przesłanki trudnych warunków życiowych było ustne oświadczenie kobiety o istnieniu takich właśnie trudnych warunków złożone w obecności lekarza bez konieczności już przedstawiania jakichkolwiek innych środków dowodowych mających potwierdzić tą sytuację. To był pierwszy taki impuls, który wywołał zakrojone na szeroką skalę działania działaczy, głównie Kościoła katolickiego, które ukierunkowane były na uświadamianie społeczeństwa po pierwsze o moralnym złu przerywania ciąży, po drugie o konsekwencjach negatywnych zdrowotnych, jakie mogą się wiązać dla kobiet w związku z dokonaniem tego aktu. Prowadzono m.in. parafialne poradnictwa, rodzinne kursy przedmałżeńskie. Również wówczas zaczęto współpracować z katolickimi środowiskami medycznymi. Jednakże dwoma najważniejszymi wydarzeniami, które ostatecznie ugruntowały te antyaborcyjne stanowisko i dały mu podwaliny, to jest jedno ze stanowisk, o drugim za chwilkę też będę mówiła, było po pierwsze opublikowanie przez Kongregację do Spraw Wiary deklaracji o przerywaniu ciąży, zgodnie z którą, cytat, cokolwiek prawa cywilne stanowią w tej sprawie, powinno być najzupełniej pewne, że człowiek nie może być nigdy posłuszny prawu, które samo w sobie jest niemoralne, a to zaistniałoby, gdyby prawo przyjęło zasadniczo gotowość spędzania płodu. Deklaracja ta bazowała na fundamentach prawno-naturalnych. I tutaj wyrażone zostało przekonanie, iż każdy człowiek od chwili poczęcia aż do chwili naturalnej śmierci ma naturalne, przyrodzone, niezbywalne prawo do ochrony swojego życia. Drugim wydarzeniem była pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski, pierwsza pielgrzymka w 1979 roku, podczas której wezwał on kraj do moralnej, duchowej odnowy. Raczej zbieg tych wydarzeń przyczynił się do utrwalenia właśnie takich postaw antyaborcyjnych. Wówczas powołanych zostało do życia wiele organizacji mających na celu przeciwdziałanie, bo jeszcze nie walkę z aborcją. Inne organizacje poszerzyły o to swoją działalność. Wymienić tutaj można na przykład Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Ruch Obrony Życia,
imienia księdza Jerzego Popiełuszki, Straż Pokoleń czy Troska o Zdrowie. Dyskusja rozgorzała ponownie, jednak modyfikacje prawne wcześniej wprowadzonej ustawy z 1956 roku, wprowadzającej przesłankę trudnych warunków życiowych, zostały zmienione dopiero po transformacji ustrojowej. 7 stycznia 1993 roku przez Sejm została przyjęta ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, która stanowiła kompromis pomiędzy oboma stanowiskami. Zgodnie z tą ustawą, która w zakresie przesłanek dopuszczalności dokonywania aborcji nie została zmieniona od tamtego czasu, istnieją 3 przypadki, gdzie w świetle prawa jest możliwe dokonanie tego zabiegu. Usunięta została przesłanka, co istotne, trudnych warunków życiowych, zamiast niej została dodana przesłanka obejmująca sytuację, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pozostałe 2 sytuacje, a więc zagrożenie ciąży dla życia lub zdrowia kobiety, a także istnienie uzasadnionego podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu przestępczego, pozostały zachowane. Ustawa ta, tak jak wspomniałam, w zakresie przesłanek nie została zmieniona, jednak i obowiązuje w takim kształcie do dnia dzisiejszego. Jednak propozycje jej zmian w zasadzie od 1993 roku do chwili obecnej były elementem gry politycznej w trakcie niemal każdej kampanii wyborczej. Aktualny spór dotyczący aborcji wynika z projektów obywatelskich, jakie zostały złożone w Sejmie dotyczące tej kwestii. Jedne z nich domagały się liberalizacji, drugie obostrzenia przepisów aborcyjnych. Ostatecznie wycofano się, to znaczy nie przeszła przez prace parlamentarne projekt dotyczący całkowitego zakazu aborcji, jak i jemu przeciwny. Obecnie w tej chwili jest złożony projekt dotyczący usunięcia przesłanki, to jak Państwo też wiecie, przesłanki, która umożliwiałaby dokonywanie aborcji z przyczyn po stronie płodu, a więc chorób płodu bądź upośledzeń czy wad genetycznych. W praktyce wprowadzenie tego zakazu oznaczałoby właśnie zakaz abortowania płodów, u których wykryte zostały na przykład choroby genetyczne bądź inne trwałe choroby czy kalectwa somatyczne. Na tle tego sporu chciałabym w skrócie zarysować argumenty zwolenników, podnoszone przez zwolenników i przeciwników aborcji. To też Państwu na pewno jest znane z przekazów głównie medialnych. Przeciwnicy aborcji koncentrują się głównie na argumentach zaczerpniętych z zakresu etyki, religii, wskazując, tak jak wcześniej wspomniałam, że człowiek ma niezbywalne prawo do życia, a dokonanie aborcji jest w istocie zabójstwem osoby ludzkiej, jest zabójstwem człowieka, który nie jest zdolny do obrony samego siebie i swoich praw. W dyskusji coraz częściej powoływane są argumenty nawiązujące do, porównujące abortowanie płodów z przyczyn leżących po jego stronie do Holokaustu, w trakcie którego jednostki dotknięte kalectwem były uśmiercane jako nieprzydatne. Przeciwnicy aborcji wskazują również, że relatywizowanie prawa do życia niechybnie grozi z relatywizowaniem wszystkich innych praw człowieka i zauważyć należy, iż w większości opowiadają się oni za absolutyzmem moralnym wykluczającym dokonanie aborcji z jakichkolwiek przyczyn. To jest oczywiście niecałościowe ujęcie przeciwników aborcji, są skrzydła bardziej liberalne, natomiast jeżeli chodzi o osoby, które już podejmują jakieś działania celem przeforsowania określonych przepisów, to tak to się wydaje przynajmniej wyglądać.
Wśród zwolenników aborcji więcej jest osób, można powiedzieć, relatywistycznych pod względem moralnym, choć najpierw może omówię ich stanowisko. Opowiadają się przede wszystkim oni za możliwością wyboru, więc niejednoznacznym nakazem dokonywania ciąży, usuwania ciąży w razie zaistnienia ku temu przesłanek. Jednakże tutaj wskazują na istnienie na przykład stanu wyższej konieczności na gruncie normatywnym, czyli sytuacji, kiedy no życie, załóżmy w chorobie, w cierpieniu dziecka zwyczajnie nie ma sensu. Wskazują również na sytuację kobiet i na nieetyczność zmuszania ich do bohaterstwa, do wychowywania dzieci ciężko chorych, bądź do na przykład rodzenia dzieci, które zostały poczęte w wyniku przestępstwa. Natomiast wśród zwolenników aborcji również są takie skrzydło absolutystyczne. Przekonują oni, że każda kobieta ma prawo do decydowania właśnie o własnym życiu. To są właśnie obrońcy macic, można powiedzieć, o własnym ciele. Embrion i płód ludzki w ich przekonaniu nie jest jeszcze człowiekiem, w związku z czym nie ma konieczności, by jakiekolwiek normy prawne decydowały, podlegał jakimkolwiek regulacjom, w związku z czym aborcja powinna być dopuszczalna w każdym przypadku i zawsze. Stanowiska wyrażane przynajmniej w przekazach medialnych, zarówno zwolenników, jak i przeciwników aborcji, zdają się stanowić element wyznawanych przez nich ideologii. Tak jak pan dr Gałecki wczoraj mówił na wykładzie inaugurującym, ideologia definiowana w słowniku języka polskiego jako system poglądów, idei, pojęć, jednostki lub grupy, sama w sobie nie jest terminem pejoratywnym, dlatego w moim wystąpieniu nie chciałabym w tym kontekście tylko samego tego słowa używać w takim kontekście. Wydaje się, że znaczna część ludzi posiada określone uwarunkowania ideologiczne i w codziennym życiu stara się zgodnie z nimi funkcjonować. One mogą być oparte na bardzo różnorodnych fundamentach, czy to religijnych, czy etycznych, czy politycznych, czy na przykład wynikających po prostu z nagromadzonych życiowych doświadczeń, kiedy kształtuje się u kogoś określony obraz świata i określone przekonania. Wydaje mi się, że kłopot zaczyna się wówczas, gdy ideologia właśnie jako taka sama w sobie neutralna w takim kontekście społecznym i normatywnym, staje się ideologią, tak ja to określiłam, destrukcyjną, czyli kiedy ideologia do czegoś, ku czemuś, która ma na celu tylko po prostu wyrażanie swoich poglądów, przekształcać się zaczyna w ideologii przeciwko czemuś, przeciwko komuś, czy w opozycji do kogoś. Wydaje mi się, że taką sytuacją zwolna zaczynamy mieć do czynienia w Polsce. Tutaj już króciutko chciałam nawiązać do sytuacji, jaka miała miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rozpoczęło się to w latach 90. ubiegłego stulecia, gdzie ideologia pro-life czy pro-human life stała się tak naprawdę, skutkowała serią zabójstw i serią naruszeń porządku normatywnego o bardzo dużej sile gatunkowej. Takim impulsem, ponieważ ruchy te antyaborcyjne bardzo silne w Stanach Zjednoczonych funkcjonowały już wcześniej, dokonywano różnego rodzaju napadów, blokowania działalności klinik aborcyjnych, gdzie aborcje zgodnie z prawem stanowym odbywały się w zgodzie z prawem. Natomiast zabójstwo 10 marca 1993 roku doktora Davida Gana, dokonane przez Michaela Griffina, fundamentalistę antyaborcyjnego, było takim impulsem i takim zdarzeniem, które ostatecznie no, ta granica właśnie pomiędzy ideologią będącą tylko pewnym systemem poglądów, a po prostu ideologią destrukcyjną społecznie, moim zdaniem z pewnością została przekroczona. Czyn ten przez większość właśnie takich fundamentalnych antyaborcjonistów, znaczy określa się ich mianem Armii Boga. Istnieje tam bardzo wiele, bardzo różnorodnych organizacji. Natomiast to, w jaki sposób traktują one swoją działalność, traktowały i nadal traktują, można tutaj posłużyć się cytatem założyciela jednej z organizacji, która zajmuje się blokowaniem klinik, Randala Terego. I tutaj znowu cytat: niech zaleje was fala nietolerancji, tak nienawiść jest dobra. Naszym celem jest państwo chrześcijańskie, zostaliśmy wezwani przez Boga, by podbić to państwo, nie chcemy pluralizmu.
w latach 90. Tutaj mam wiele zabójstw opisanych, natomiast ta po prostu machina została uruchomiona i Stany Zjednoczone podeszły bardzo poważnie, traktując tą ideologię w kategoriach nawet terroryzmu antyaborcyjnego. Kilku lekarzy zginęło, były sytuacje podkładania ładunków wybuchowych w klinikach aborcyjnych. Do końca lat 90. Stany Zjednoczone wytypowały więcej agentów FBI do monitorowania działań antyaborcjonistów fundamentalnych niż do monitorowania działań Al-Kaidy. Jednakże nastroje nie zostały uspokojone. Jeszcze w maju 2009 roku w stanie Kansas zastrzelony został dr George Tiller. To był lekarz, który specjalizował się w dokonywaniu późnych aborcji. Metodą dezorganizacji klinik aborcyjnych było również wysłanie kopert, w których znajdowały się biały proszek mający nasuwać skojarzenia z wąglikiem. Do dziś, tak jak wspomniałam, funkcjonuje również funkcjonuje strona internetowa właśnie armyofgod.com, stanowiąca forum wymiany myśli skrajnych antyaborcjonistów i dzielenia się sposobami walki z aborcją. Oczywiście tutaj już kończę. Sytuacja w Polsce w tej chwili nie jest równie dramatyczna, natomiast wydaje mi się, że warto pochylić się nad nią i zrobić wszystko, by zażegnanie tego sporu stało się możliwe, ażeby uniknąć zbliżonych do sytuacji, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim tutaj wydaje się, że jedynym sensownym rozwiązaniem, jakie mogą uczynić władze, jest poddanie problemu aborcji, jeżeli władze bądź społeczeństwo uważa, że przepisy te wymagają modyfikacji, szerokim konsultacjom społecznym, bądź też użycie narzędzia, jakim jest referendum ogólnokrajowe. Wydaje się, że tutaj nie można mężczyzn absolutnie wykluczać z tego problemu, ponieważ zgodnie z prawem na równi z kobietami są obciążeni obowiązkiem wychowania, utrzymania dzieci, więc również powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. Jako bardzo niekorzystne należy ocenić natomiast działania, w których na przykład projekty jednej ze stron już na etapie prac komisji zostają niwelowane, usuwane, podczas gdy projekt tylko jedny strony zostaje przekazany do dalszych prac. To po prostu powoduje podżeganie do różnych działań, które po prostu mogą, choć miejmy nadzieję, że nie będzie miało to miejsca, ale skończyć się po prostu źle. Prawo, prosta implementacja jakichkolwiek rozwiązań ideologicznych na grunt prawny nigdy nie kończy się dobrze, o czym nie sięgając głęboko do historii możemy stwierdzić, powołując się na dwa systemy totalitarne XX wieku, więc tym bardziej, tak jak ideologia polityczna, tak tym bardziej etyczna nie powinna być po prostu prosto przenoszona na grunt prawny, ponieważ prawo nie jest w stanie jej opanować, a może tylko wymierzać za nie karę. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam. Zgodnie z przyjętym właśnie zwyczajem, pytania są bezpośrednio po referacie. Dlatego też widziałem już dwa głosy, nawet trzy widzę, cztery. Także w kolejności Marek, Adam, pan doktor i Monika. Proszę. Bardzo. Niestety nie mogą być z przyczyn organizacyjnych na całości wystąpienia, ale myślę, że bardzo ciekawe i ważne. Więc bardzo dziękuję. Widać było, że to pierwsze wystąpienie, więc gratuluję prelegentce. Natomiast ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jeden problem, więc nie wiem, czy to na ile to będzie pytanie, na ile taki temat, odnośnie tych zabójstw dokonywanych w Stanach Zjednoczonych przez antyaborcjonistów. I jeden, bez względu na nasze poglądy, to widzę jeden paradoks, że jeżeli ci skrajni, tak, bo ja tutaj, pomijając moje prywatne poglądy na ten temat, ważny jest chyba sposób, w jaki się walczy, powiedzmy, jedna strona ze sobą walczy. Czy to jest protest, który jest protestem, jest strajkiem, jest jakimś takim protestem pokojowym, tak, w stylu Gandhiego,
no to myślę, że jest bardzo, bardzo ważne i dobrze, że istnieje coś takiego w debacie. Natomiast jeżeli ktoś się posuwa jedna strona do zabójstw w drugiej, no to wtedy wszystko no dokonuje się chyba niewłaściwie i chodzi o to, że antyaborcjoniści, tak, czyli pro-liferzy, no ich celem jest obrona życia, więc dla mnie jest paradoks, że pod szyldem obrony życia dokonują zabójstwa kogoś innego, tak? Czyli de facto sami sobie zaprzeczają, ponieważ jeżeli, jak tutaj wspomniałaś, dokonywali zabójstw na jakichś lekarzach, no bez względu na to, co oni czynili, oczywiście to można teraz tłumaczyć się, no tak, ale ja zabiję lekarza, bo on dokonał powiedzmy 1000 aborcji, tak? No teraz myślę, że nigdy zło nie jest dobre odpłacaniem za złe, tak? Jeżeli patrzysz w takiej perspektywie chrześcijańskiej, no to na pewno, jeżeli tak, bo tak, bo religia jest, przynajmniej katolicka jest antyaborcyjna, więc myślę, że nie da się usprawiedliwić zabójstwa na tych właśnie działaczach proaborcyjnych, więc tylko takie moja uwaga właśnie, że no to jest jakiś paradoks pewny, że w imię obrony życia dokonuje się zabójstwo. Tak, to znaczy właśnie tutaj to jest istotna kwestia, tak jak powiedziałeś, natomiast chciałam właśnie ukazać, do jakich wypaczeń dochodzi, prawda? I to jest dokładnie ten problem, czy może dojść na przykład w naszym kraju. Oczywiście prawo do zgromadzeń jest prawem konstytucyjnym, natomiast chodzi mi o tą właśnie granicę, kiedy może nastąpić jakiś na przykład pierwszy czyn, tak jak na przykład zabójstwo Gana w Stanach, który wywoła i tutaj przyczyną tego istotną może być właśnie ta prosta implementacja z pominięciem głosów którejkolwiek ze stron, bez debaty społecznej, jeżeli jedna strona uzyska prawo, bo to jest w tej chwili walka o prawo, ją satysfakcjonujące, to wówczas druga strona może no, podejmować różne działania z prawem niezgodne, żeby obronić swoje stanowisko, bo takie są cechy ideologii, obrona idei w jakimś swoim interesie. Tutaj właśnie chciałam krótki cytat jednego z działaczy właśnie z organizacji akurat Rescue America, który dobrze obrazuje to, co powiedziałeś. Odnosił się do zabójstw właśnie popełnionych na lekarzach. Jesteśmy na wojnie. Do niedawna ofiary były tylko po jednej stronie. 30 milionów martwych dzieci i jedynie 5 osób po drugiej stronie, więc naprawdę nie ma się czym emocjonować. Całość tak wygląda. No myślenie później. Dziękuję bardzo. Tak, tylko prosiłbym, wiadomo, tutaj muszę pilnować jednak pewnego reżimu czasowego o maksymalnie możliwe przestrzeganie się, bo wiem, że temat jest gorący. Nie ma pana błędnika, to tak, proszę bardzo, Konrada Bożyński. Ja się trochę odniosę do tego samego tematu, co Marek, ale trochę może z innego kontekstu, bo tutaj właśnie, no nie byłem od samego początku, ale wydawała mi się sprawa dosyć rzetelnie przedstawiona, chociaż może chyba, że nie słyszałem tego wcześniej, z pominięciem też no, podobnych wypaczeń z drugiej strony, bo to oczywiście jest, wygląda podobnie i wydaje mi się, że to, co było z mojej perspektywy pewnym przekłamaniem, to jest to, że w Polsce jednak angażują się głównie w ten ruch nazywany pro-life katolicy. W Stanach Zjednoczonych to są protestanci. Na przykład w Polsce jest znana w tym środowisku, czy postrzegana jako pewien wzór działania Mary Wagner, która siedzi w więzieniu za to, że dawała róże po prostu kobietom pod klinikami aborcyjnymi i rozmawiała spokojnie, gdzie nie było w tym żadnej agresji. Jest to działanie pokojowe. No, wiemy też, że na przykład z ruchów protestanckich wywodzą się takie organizacje jak Ku Klux Klan. Skąd to wynika? No przede wszystkim stąd, że Kościół katolicki operuje pewną ścisłą hierarchią, biskupami, papieżem, którzy jasne stawiają granice. Po prostu cel nie uświęca żadnych środków i tutaj ta kontrola mi się wydaje, że jest o wiele bardziej skuteczna niż w przypadku ruchów protestanckich, gdzie każdy może zostać pastorem i no, nikt nie ma nad tym takiej kontroli, powiedzmy, hierarchicznej, ścisłej z góry. Nie może tego potępić na tej zasadzie, żeby wszyscy wyznawcy przyjęli to zdanie. I teraz odwołując się właśnie do tej drugiej strony, o której, tak jak mówię, być może było wspomniane, być może nie, wydaje mi się, że bardzo słusznym rozwiązaniem jest coś tak jak debata właśnie publiczna, której brakuje. Podczas udziału etyków na przykład. Też. Właśnie, ale chociażby zorganizowana przez prezydenta w takim temacie, bo to są tematy ważne, społeczne, które budzą dużo emocji. No i właśnie o to chodzi, że głównym problemem to jest kierowanie się emocjami, wydaje mi się, że z dwóch stron, ale też pewne przekłamania na przykład w kontekście tego, co mówi ustawa, czy ta obecna, czy ta poprzednia. Musimy pamiętać, że PiS jest strasznym przeciwnikiem zaostrzenia wszelkich ustaw, mimo że
one przychodzą, przechodzą na głosowanie, to już przecież od 2007 roku, kiedy Marek Jurek jako marszałek Sejmu zaproponował zmianę w Konstytucji o ochronie życia poczętego, projekt ten został odrzucony, odszedł z partii. Od tamtego czasu systematycznie PiS jest wrogiem tych zmian, co jest ciekawe, że jakby no, zwolennicy liberalizacji prawa są zdania, że to PiS, prawda, PiS i Kościół, ale coś takiego nie ma miejsca. Więc jak najbardziej zgadzam się co do debaty, chociażby żeby podnieść świadomość, bo ja na przykład co do tego ostatniego projektu, jak rozmawiam z ludźmi, no to oni mówią, że tu chodzi o całkowity zakaz, bezwzględny prawa do aborcji, więc brakuje świadomości społecznej, nie jest przekazywana ta informacja, ale główne pytanie, jakie się pojawia i wydaje mi się, że no tutaj też mogę zapytać, co pani o tym myśli, czy nie stąd jakby wynikają te emocje, dlatego że podstawowe pytanie, jakie stoi za prawem do aborcji, to czy to jest życie, czy nie. Bo jeżeli to jest życie, no to rzeczywiście argumenty osób pro-life, które porównują na przykład no, to, co się dzieje w klinikach aborcyjnych do Holokaustu, w jaki sposób jest uprawnione, jeżeli jest to życie. Jeżeli nie jest to życie, to z drugiej strony nie ma żadnego problemu, jakby to nie powinna być dostępna aborcja na żądanie. Jeżeli jest to życie, no to trzeba się zastanowić, problem jest o tyle złożony, że jeżeli nie jest to życie, to w ogóle nie ma sprawy. Aborcja na żądanie, tak jak przedstawiają to organizatorzy tych protestów, na które przychodzą kobiety, które nie mają świadomości tych postulatów nawet, bo myślą, że to jest bardziej sposób jakoś ograniczony, że na przykład tylko w szczególnych wypadkach. Ale jeżeli jest to życie, to jakby są dwie drogi. Pierwsza droga to jest taka, że godzimy się w ogóle na odbieranie życia niewinnych osób pod jakimkolwiek powodem, czyli na aborcję na żądanie, albo nie godzimy się wcale, albo wyznaczamy jakieś kryteria tego, jakie życie jest bardziej warte i znaczy nawet nie tyle bardziej warte, bo jeżeli nie ma zagrożenia życia kobiety, no to czy no jest to rodzaj jakiejś dyskryminacji, tak jak dyskryminowało się ludzi pod kątem rasy, powiedzmy płci, innych cech, tak tutaj tego stopnia rozwoju, jakby to powiedzieli zwolennicy tego ruchu pro-life. No i moje pytanie jest tutaj, czy jest możliwe rozwiązanie inne niż właśnie rozstrzygnąć kwestie, bo debata oczywiście, ale czy to nie są najistotniejsze rzeczy, czy to jest życie i czy godzimy się pod jakimiś warunkami, jeżeli to jest życie, na odbieranie życia osobom niewinnym. Przede wszystkim chciałam tutaj zaznaczyć, że to nie jest tak, ja tutaj jakby rozgraniczam ideologię, która bazuje, tak jak powiedziałam, na określonych fundamentach, powiedzmy, religijnych, etycznych, złożonych, natomiast sama już staje się jakby samodzielnie funkcjonująca, tak, nie jest już, nie mówię tutaj, że religia i tak samo tutaj pan zauważył słusznie, że to oczywiście nie miałam okazji przedstawić też całości, to znaczy nie możliwości, natomiast oczywiście, że może też z drugiej strony zwolenników aborcji. Chodzi też o to, że na przykład w przypadku takiej właśnie prostej implementacji określonego rozwiązania tak, dojdzie też do złamania prawa, na przykład poprzez podziemie aborcyjne, poprzez wyjazdy kobiet, bądź też poprzez przez inne akty. Tak. Więc to jakby z dwóch stron i to absolutnie nie. Akurat w Stanach Zjednoczonych była taka, a nie inna historia. Natomiast to już jest sama ideologia, to nie jest religia. Tylko to już jest coś odłączonego, prawda? Bazuje na fundamentach. Natomiast tak jak pan powiedział, kwestia życia jest kwestią oczywiście fundamentalną, od niej należy by wyjść, natomiast tutaj również nie może być tak, że jakiekolwiek rozwiązanie na przykład do Konstytucji zostaje wprowadzane, wydaje mi się, bez konsultacji, to jest clue, natomiast nie widzę, no ja nie widzę przeciwwskazań, żeby takie rozwiązanie właśnie i od tego wyjść zostało zawarte w Konstytucji, żeby w miarę ściśle, na tyle na ile to możliwe, określić czym życie jest i to dałoby asumpt do rozwiązania nie tylko problemu aborcji, ale także wielu innych. Dlaczego taki debat nie ma? Właśnie to jest... Proszę, odpowiedź potem zaraz podobnie. Nie wiem, dlaczego nie ma. Nie mam pojęcia. Większość debat toczy się właśnie za pośrednictwem mediów, natomiast uważam, że jest bardzo duży deficyt głosu, etyków również, to jest istotne. Natomiast głos powinno mieć samo społeczeństwo, jak sądzę. I nad wieloma ustawami, tak jak na przykład nad ustawą, nie wiem, która ma tutaj prowadzenie o szkolnictwie wyższym, są prowadzone różnego typu właśnie społeczne konsultacje, natomiast przede wszystkim powinno dotyczyć problemów etycznych, bo tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że rozwiązanie
rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich, nie ma. I może to polegać tylko na kompromisie, albo na dokonaniu jakichś zmian, albo na pozostawieniu ustawy w aktualnym kształcie. Natomiast no, nie może być tak, że którakolwiek ze stron jest pomijana. Natomiast no, dlaczego nie ma? Trudno mi powiedzieć. No, wynika to po prostu chodzi o to, żeby też nie przekroczyć granicy, kiedy strony są gotowe jeszcze do jakichś rozmów, bo jak emocje wezmą górę, to żeby po prostu byli w stanie jeszcze ze sobą w ogóle rozmawiać. Proszę bardzo, pan doktor. Panie, dziękuję za wystąpienie. W ogóle nie widać, że ogarnęła pani jakaś trema. Było wszystko dobrze. Dziękuję. Do pytań. Najpierw mam uwagę do pana. Bo pan zapytał, czy jest możliwe inne podejście niż koncentrowanie się na wybraniu, czy to jest życie, czy nie. Jest inne podejście. To podejście związane jest po prostu z określeniem, że płód jest inwazją w ciele kobiety. Kobieta jest chora. Jest inny podejście. Ja twierdzę, że ono jest sensowne, ale podejście jest możliwe. Okay. Zadając już pytania. W debacie, do której pani się odwoływała, między zwolennikami i przeciwnikami w Polsce zostało ukute takie ideologiczne pojęcie aborcja eugeniczna. Ono jest kompletnie z innej bajki wziętej, przełożone, wykorzystane ideologicznie przez określone wpływy polityczne. Ja bym chciał się zapytać, czy pani ma w ogóle jakiś stosunek do tej kwestii aborcji eugenicznej? Stosunek naukowy, tak? To jest jedna rzecz. Drugie szybkie pytanie. Pani odwołuje się do przykładów drastycznych Stanów Zjednoczonych, gdzie odwołuje się przeciwników, zwolenników aborcji, w sensie lekarzy dokonujących. Nie tylko lekarzy, bo pielęgniarki też mają. Gdzie stanowe prawo mówi o tym, że aborcja jest legalna? W krajach Europy Zachodniej aborcja też jest legalna, a nie dochodzi do takiej sytuacji. Chciałbym się zapytać, czy widzi pani jakąś różnicę między tymi dwoma miejscami geograficznie i mentalnie? To znaczy tak, odpowiadając na pierwsze z pana pytań. Wydaje mi się, że ustawa obowiązująca w obecnym kształcie, to znaczy przede wszystkim też zastanawiałam się, skąd wzięły się pomysły akurat teraz na zmianę tej ustawy. Wydaje mi się, że to ma jednak jakiś związek ze zmianą obozu rządzącego, przynajmniej pośredni, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o stosunek naukowy, jest to bardzo skomplikowane zagadnienie. Trudno mi na ten moment przedstawić jakieś takie argumenty, które mogłyby być wartościowe, dlatego wolałabym się... To jest po prostu bardzo trudne. Ja skupiłam się na aborcji w takim wymiarze ogólnym. Natomiast odnośnie drugiego pytania, musi być jakaś różnica. To jest niewątpliwe. Nad tym również się zastanawiałam. Czy jest to kwestia bardzo daleko postępującej po prostu odłączenia struktur kościelnych, wszystkich struktur kościelnych od państwa, laicyzacji postępującej w krajach Europy Zachodniej. W Stanach Zjednoczonych wygląda to jednak troszeczkę, to znaczy wydaje mi się, że jest tam bardzo dużo też różnego typu odłamów religijnych, które są aktywne, natomiast w Europie Zachodniej kwestie te zostają jakby już powoli zupełnie spychane na margines, że ludzie nie przestają zajmować się religią i przestają się, tak mi się wydaje, że to jest, natomiast różnica być musi. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych została względnie, można powiedzieć, opanowana w tym momencie.
Natomiast no z pewnością istnieją jakieś przyczynki, istniały, w których właśnie możliwość ukształtowania się takiej ideologii antyaborcyjnej była możliwa. Istnieje tam bardzo dużo odłamów różnego typu właśnie, nawet tutaj kościołów też, nie chcę do religii tak bardzo, tylko że różnych właśnie takich związków światopoglądowych, bym powiedziała, które bardzo silne emocje, było takie zapotrzebowanie w tych latach 90. Natomiast w Europie Zachodniej wydaje mi się, że już po prostu konsumpcjonizm, no ludzie odchodzą, mają inne po prostu rozrywki, być może też mieli wówczas i to było przesłanką. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Monika. Nie mam już. Już nie masz pytań. Dobrze, w takim razie ja też już rezygnuję ze swojego pytania, dlatego że czas nas goni. Dziękujemy Ci pięknie, Aniu. Dziękuję bardzo. Gratulujemy pierwszego wystąpienia. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.